Zacznę od narysowania ziemi, żeby to ciało miało o co uderzyć. Umówmy się, że akcja tego zadania jest w jednym z polskich miast, czyli to, co narysuję, to będzie. beton kula. teraz taką poziomą linią zaznaczę wysokość H, z której to będzie rzucane. Z prędkością V0. To i to pogrubienie oznacza, że chodzi o wektor. Czasami zamiast strzałki robi się pogrubioną przyciągę. No i to, powiedzmy, jest wysokość H. Nagrywam to, bo Krystian się ze mną kłócił wczoraj, um, że chyba odpowiedź D jest prawidłowa i uzasadnia to tak, że jego zdaniem, tak na chłopski rozum, jeśli weźmie coś, podrzuci pionowo do góry, a innym razem rzuci to pionowo w dół, no to jemu chłopski rozum podpowiada, że jak rzuci w stronę ziemi, no to to lepiej przyp***i o ziemię, niż jakby rzucił pionowo w górę. Wydaje się logiczne. No, ale tak się tylko wydaje. To są takie skrajne przypadki, ale może jakiś pośredni też przyda się do analizy, więc namaluję jeszcze rzucenie pod jakimś kątem. No i wytłumaczam teraz, dlaczego to nie zależy od kierunku V, czyli nie zależy od kąta między wektorem prędkości, a dajmy na to kierunkiem poziomym. No to tak, na tej wysokości to ciało ma energię potencjalną ciężkości mgh. I ona oczywiście nie zależy od tego, czy ono jest rzucane i w którą stronę. Dlatego ma energię kinetyczną. I energia kinetyczna to jest skalar, drogie dzieci. Więc ona będzie dla każdego przypadku taka sama. Nieważne, czy rzucam z prędkością V1, czy z prędkością V2, czy może z prędkością V3. Energia kinetyczna to za każdym razem będzie mv2 przez 2, gdzie V to wartość prędkości. Taka sama za każdym razem. Oznaczmy tą energię kinetyczną jak początkowa. Energia kinetyczna końcowa tuż przed uderzeniem nanosekundę przed kontaktem z Ziemią, EKK to będzie energia kinetyczna początkowa dodać, energia potencjalna. I to jest takie samo dla każdego z tych pomyślanych trzech rzutów. Jeśli do kogoś ta energetyczna gadka nie przemawia, to spróbuję wykazać kinematycznie, że te dwa przypadki. V1 i V2 dają tą samą szybkość końcową. Czyli sprawdzę, czy przy rzucie pionowym w górę i rzucie pionowym w dół z tej samej wysokości i z prędkością o tej samej wartości będę miał tą samą prędkość końcową. Zapiszmy najpierw rzut pionowy w dół, on wydaje się łatwiejszy. Równanie na szybkość. Ja to zapisuję w pomyślanym układzie odniesienia, który będzie zwrócony w dół. Czemu nie? To jest mój wyróżniony kierunek. To jest oś tam, nie wiem, x, y, whatever. I ta szybkość będzie rosła. Teraz pokona drogę H. To jest matematycznie trochę uciążliwe, bo ja będę musiał stąd wziąć czas. A że opruję na symbolach, no to będzie dużo pisania. Co zrobić? No to tak. Teraz delta. Pierwiastek z delta to pierwiastek z tego, nie? Matematycznie dwa rozwiązania są sensowne, fizycznie tylko jedno. Zaraz się okaże, które. No i jakiś sens ma tylko to z plusem, tylko wtedy jest nadzieja, że czas nie wyjdzie na minusie. No mając czas ruchu, mogę obliczyć szybkość końcową. Łączę razem do kupy. Co z tym? G razy czas. Czyli G się skrócam. Zostanie. Ok, jako tak to wygląda. To teraz sprawdzę, co się stanie, jak wrócę w górę z szybkością V1. Czy dostanę to samo? To znaczy, będzie prawie to samo, no bo będę miał w tym wzorze V1. Rzucam w górę. Nie zapomnijcie pamiętać, że patronowanie mnie daje trzy duże D. Pierwsze D, bo robicie dobrze sobie. Nawet w progu 3 zł dostajecie dostęp do tygodniowych zajęć z możliwością wyciszenia natali. Drugie D, bo robicie dobrze dzieciom, których nie stać na korki i kursy. Bo dzięki Waszemu hajsowi mogę mniej pracować, nagrywać więcej filmów i te dzieci mają więcej darmowego, wartościowego, mam nadzieję, kontentu. No i trzecie D, bo robicie dobrze planecie. Tu akurat coś napisałem o sadzeniu drzew, ale to nie wszystko, co robię. To jest pracownia na rzecz wszystkich istot, robią fajne rzeczy, tutaj taką edukację i akurat chyba zbierają hajs na budowę czegoś tam, więc... No, wezmę powiększa, bo nie widać, nie? My. to za patronowe. Mam nadzieję, że dzięki takim akcjom wasza przyszłość będzie mniej spielona niż się zapowiada. Znowu sobie wymyślę, że wyróżniony kierunek jest w dół, kiedy szybkość początkowa będzie ujemna, Równanie na szybkość końcową, która będzie w dół, będzie dodatnia, to będzie minus V1 dodać GT. No i pokonana droga, czyli H. To będzie minus V1T. Dodać. Jedna druga GT kwadrat. Co to uporządkuję, rzucę wszystko na lewo i pomnożę obustronnie razy minus 1. Nie wiem, czy to zmniejszenie razy minus 1 miało sens, ale niech zostanie. Delta. Przez 2a, czyli przez g. A i tu znowu sensowne jest tylko dodawanie, bo gdybym spróbował odjąć, to to. Po spierwiastkowaniu jest większe niż V1. Czyli, jakbym od V1 odjął coś, co jest większe od V1, to wyszedłby czas na minusie, czego nie, nie lubimy. Mając czas, podstawiam sobie go tutaj. Czyli łączę do kupy znowu podobne równania. I szybkość końcowa to będzie minus V1 dodać G razy to. G się skróci i zostanie tylko licznik. Te dwa wyrazy się wywalą. Kończę z V1 kwadrat, dodać 2GH. No i właściwie to jest to, co było do okazania. Nieważne, czy rzucę pionowo w górę, czy pionowo w dół, uderzało ziemię z tą samą szybkością. To wynika z kinematyki. Musi tak wynikać, bo gdyby było inaczej, to byśmy mieli zgułoconą do stare zachowania energii. To tak ja nie macie co w domu robić, to możecie sobie dla ćwiczenia wykazać, że w tym przypadku też tak jest, tylko trzeba sobie tu wymyśleć jakiś kąt, że dajmy na to było rzucone pod kątem. Ja wiem, 40 stopni. No i wtedy tak jak zwykle rozbieramy to na składowe. Pozioma składowa nie może się zmienić, bo pomijamy opory ruchu. I skoro pozioma składowa się nie zmienia, to się ni nią nie interesujemy, a później całe zagadnienie sprowadza się do rzutu pionowego w górę. Bo zostaje tylko pionowa składowa, która będzie się zmieniać. I wtedy można wykazać, że jakbym rzucił pod kątem 40 stopni w górę, a później pod kątem 40 stopni w dół, to to jest to samo. Ludzie, którzy prowadzą takie ćwiczenia dla studentów na uczelniach, rzadko kiedy chcą je prowadzić, jeszcze rzadziej nadają się do tego. Tutaj to mocno widać, nie? No bo spróbujcie wybrać prawidłową odpowiedź. Żadna nie jest prawidłowa. I trzeba się jakby domyśleć, co autor miał na myśli, bo widzicie, to zależy od wysokości, z której jest rzucane, nie? Od tej wysokości. Tu nigdzie nie ma tej wysokości. Przypuszczam, że zdaniem autora prawidłową odpowiedzią było, um, było F, bo autor chciał sprawdzić, czy dzieci wiedzą, że energia to skalar i ma kompletnie wywalone na to, w którą stronę wektor prędkości początkowej jest zwrócony. No ale brakuje H, więc żadna odpowiedź nie jest poprawna, tak? Poprawna jest taka, że zależy od wartości prędkości początkowej i od wysokości.